Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski i dzisiaj moim gościem Kamil Jarząbek. Witaj, Kamilu. Cześć Daniel, cześć wszystkim. Tak właśnie przed chwilą rozmawiałem z Kamilem, że rok czasu minął od naszego ostatniego spotkania. Mam przygotowanych kilka pytań do Kamila, nie zawaham się ich użyć, ale zanim przejdę do pytań, to Kamilu, pozwól, że tylko powiem, że będziesz gościem specjalnym naszej konferencji wirtualnej, która odbędzie się 29 kwietnia, jest to czwartek. Poniżej macie linki do zapisu na tą konferencję, zapisujcie się. Oprócz Kamila będzie oczywiście Fil Konieczny, będzie Radek Rygielski, będzie też Kamil Gancarz. Wszystkie szczegóły macie poniżej, więc ja przechodzę już do pytań i może zacznę od takiego pytania, które zadawałem i Filowi Koniecznemu, i Kamilowi Gancarzowi, no i też zadam je Tobie. Mianowicie pytanie brzmi, na jakim etapie hossy jesteśmy według Ciebie? To jest pytanie, które w sumie pojawia się też w moich komentarzach dosyć często. Ja uważam, że to już jest zaawansowany środek, że jesteśmy gdzieś tam w połowie tego cyklu lub nawet już dochodzimy powoli do tej końcówki, może nie końcówki, bo to zabrzmi tak, jakby to się miało kończyć już za kilka tygodni, ale że już raczej jesteśmy w tej drugiej części. Tutaj od razu chcę dopowiedzieć to, że ja zapisywałem sobie też różne jakieś takie przemyślenia podczas 2017 roku. I te przemyślenia wrzucałem i na papier w moim takim notatniku, ale też wrzucałem na Facebooka, na Instagram i staram się w tym momencie wracać do tych wszystkich moich wspomnień. I jakby na bazie tych wspomnień, na bazie tego, co czytałem, staram się jakby wejść w swoją skórę i wejść w swoje emocje w tamtym czasie. Ja pamiętam, że w 2017 roku kilka razy miałem takie poczucie, że to już jest całkowity koniec, że to już za długo szło w górę. I ja uważam, że hossa i bessa nie do końca jest związana z wycenami, jakie zobaczymy, ale bardziej jest związana z okresem, jak długo trwa dany czas. Czyli jak długo trwa pozytywny czas, albo jak długo trwa negatywny czas, który na samym końcu sprawia, że po prostu ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje. Nie? I tutaj właśnie chciałem to dopowiedzieć, że ja już w czerwcu 2017 roku, nawet w kwietniu miałem takie poczucie, bo byłem bardzo mocno zaangażowany w altcoiny, a to altcoiny podczas tego, po też tej pierwszej części 2017 roku bardzo mocno szły w górę. Ja pamiętam dokładnie jakby te kilka takich miejsc, w którym stwierdziłem, okej, te wzrosty były takie dynamiczne, spore, że no nie wyobrażam sobie nawet, że może to dalej iść w górę, a hossa się skończyła za 6 następnych miesięcy gdzieś dopiero, nie? Więc to pokazuje też to, jak rynek może być irracjonalny bardzo długo. I ja w każdym nagraniu podkreślam to, że aby wyjść na samym końcu zadowolony z tej hossy, trzeba szukać odpowiedzi w sobie, czyli na takiej zasadzie, czy ja w tym momencie jestem zabezpieczony przed tym, że hossa skończy się jutro albo za tydzień. Nie? I ja staram się to przekazywać i nie wszyscy to rozumieją, ale według mnie to jest jedyny złoty środek do tego, żeby na samym końcu choć w jakimś stopniu małym, większym, wyjść po prostu zadowolonym z tego rynku. Mhm. A powiedz mi, skoro powiedziałeś, na jakim etapie hossy jesteśmy, to może tak jeszcze teraz w drugą stronę, bo o to też pytam osoby, które są gośćmi u nas. Powiedz mi, co według Ciebie może zapoczątkować bessę? Zastanawiam się nad tym bardzo mocno. Ja uważam, że jednak ta końcówka tego cyklu może być związana z jakimś wydarzeniem. I tak jak w tym momencie widzę, że narracja odnośnie Bitcoina, Bitcoin safe haven, Bitcoin cyfrowe złoto jest coraz mocniejsza i to na pewno sprawia, że ten cykl staje się solidniejszy, staje się mocniejszy, że te fundamenty faktycznie już wychodzą w mainstream, że ludzie zaczynają to rozumieć, bo utożsamiają tego Bitcoina z cyfrowym złotem, jest to dla nich coś zrozumiałe. To uważam, że największym zagrożeniem są nieprzychylne regulacje, które
pomimo tego wszystkiego, co w tym momencie wygląda bardzo pozytywnie, no bo gdzieś tam na wysokich szczeblach politycy wypowiadają się raczej pozytywnie o rynku kryptowalut i gdzieś to idzie w taką dobrą stronę, to jestem w stanie uwierzyć w to, że może nas coś zaskoczyć, nie? Że jednak w pewnym sensie ten Bitcoin może zostać tak uregulowany, że po prostu zejdzie do jakiejś szarej strefy. I to potwierdza raport, który ostatnio też przeczytałem, Ray Dalio, czyli facet, on bardzo dobrze go znasz, bo też rozmawialiśmy o jego książkach i tak dalej. I jego fundusz stworzył taki naprawdę bardzo, bardzo obszerny raport odnośnie Bitcoina. Ray Dalio, jego fundusz jakby nie wypowiadali się zbyt często o Bitcoinie, ale w tym momencie stworzyli bardzo taki dogłębny fundusz i on uważa, że właśnie tym jednym z największych zagrożeń są regulacje i jeżeli te regulacje będą bardzo nieprzychylne, to Bitcoin po prostu wejdzie w szarą strefę. Czyli on wierzy potencjalnie w to, że regulacje mogą sprawić, że nie będzie nam się opłacało kupować Bitcoina, trzymać Bitcoina w długim terminie i tak dalej, i tak dalej. I przez to Bitcoin wejdzie po prostu w taką szarą strefę taką i dzięki temu na przykład może cena spaść. Nie? Więc ja osobiście jestem tego samego zdania, że największym zagrożeniem nadal wszystkim są regulacje. Ale tutaj jeszcze warto dodać jedną rzecz, bo to jest ta bardziej negatywna. Uważam, że hossa też może się zakończyć pozytywnym wydarzeniem albo wydarzeniem, na które ludzie czekają, ale po prostu nie spełni aż tak dużego jakby oczekiwania, bo oczekiwania będą zbyt duże do tego faktycznie, co się stanie. I uważam, że takim wydarzeniem, które już jest lada moment wyjdzie na rynek, jest Coinbase IPO. Ponieważ wycena Coinbase na IPO będzie w okolicach 80 miliardów dolarów i uważam, że rynek pod to będzie grał, czyli jak będzie ogłoszenie już oficjalnie, kiedy to się stanie, wydaje mi się, że może być bardzo szybki zwrot, taki byczy zwrot i może być sell the news, nie? Który na jakiś czas na przykład uspokoi ten rynek. Tak sobie to staram się jednak szukać takich zewnętrznych rzeczy, które sprawią, że ten rynek po prostu będzie miał powód do tego, żeby się wyprzedać. Nie? No bardzo fajne, ciekawe spojrzenie, takie świeże, bo faktycznie żaden z gości wcześniejszych na to nie zwracał uwagę, a ty faktycznie na to zwróciłeś uwagę. Ciekawa sprawa. Myślę, że może to dosyć znacząco wpłynąć, no bo to będą też duże emocje, będzie też idealny moment do spekulacji przeogromnej, a ten rynek uwielbia spekulacje. A teraz powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz. Czy uważasz w dobie właśnie tych możliwych regulacji, tej wielkiej niewiadomej, która gdzieś tam jest przed nami, czy jest możliwa według ciebie kolejna hossa? Tak. Ja uważam, że ten rynek już nam dorasta. W takiej zasadzie, regulacje to jest w tym momencie jedna duża niewiadoma. One mogą faktycznie być bardzo, bardzo negatywne, ale mogą być też regulacje, które sprawią, że ten rynek wejdzie jeszcze w większy mainstream. Rozumiesz? Czyli chodzi mi o to, że regulacje nie, na samym końcu nie muszą być negatywne. Nie? One mogą być bardzo negatywne, ale nie muszą być. I jeżeli tutaj pójdziemy w ten kierunek, że te regulacje się pojawią i nie będą aż tak negatywne, no to uważam, że jak najbardziej, że ten rynek nam dorośnie, jakby stanie się bardziej poważny i przez to wejdziemy w tradycyjne po prostu cykle, czyli wszystko to, co się dzieje na rynku tradycyjnym, to, że coś spada przez jakiś czas, to później jest jakaś nuda i znowu odbija, to będzie po prostu cykliczne, bo ja osobiście moim takim głównym fundamentem, dlaczego jestem zaangażowany w ten rynek, jest to, że wierzę, że kryptoaktywa, nie chcę mówić altcoiny, nie chcę mówić kryptowaluty i tak dalej, bo to mało poważnie brzmi, ale że może nie kryptoaktywa, ale cyfrowe aktywa staną się nowym po prostu instrumentem finansowym, w pewnym sensie nową inwestycją dla młodszych osób, dla tych osób, które w tym momencie nie wiem, na przykład są na dorobku, tak, i za jakiś czas dla nich nudnym będzie inwestowanie w akcje, obligacje i tak dalej, będą szukali różnych alternatywnych po prostu inwestycji i tym rynkiem, które na pewno będzie dla nich ciekawe, są kryptowaluty, są cyfrowe aktywa, nie?
Myślę, że to jest też taki niski próg bólu, jeżeli chodzi, no wiadomo, że jeśli już jest trend na giełdach, tam to wszystkie KYC, AML i tak dalej, ale jeszcze są opcje kantorów, gdzie można szybciej dokonać zakupu i myślę, że młodzi ludzie będą szukali takich właśnie alternatyw, no bo im życie bardzo się teraz mocno do internetu przenosi, tak? Wcześniej to jeszcze, zanim nie było lockdownów i COVID-u, troszkę gdzieś tam te resztki takiego socjalnego anturażu w kontekście budowania znajomości były, a teraz to faktycznie się przenosi do cyfrowego świata i ja widzę, że coraz więcej w ogóle, zresztą to widać w komentarzach u Ciebie, bo śledzę Ciebie na Twitterze, na Instagramie, szczególnie na Instagramie widać, jak wiele młodych osób też Ci dziękuję za to, że dzięki Tobie już zarobili fajne pieniądze. Bardzo tutaj widzę wiele rzeczy u nas, u Fila Koniecznego, u Radka gdzieś, gdzie ludzie piszą, że fajnie, że w tak młodym wieku nigdy się nie spodziewali, że mogą zarobić na mieszkanie, jeszcze im zostanie kasa na jakieś dalsze inwestycje, na inne rzeczy, gdzie to na młodych ludzi jest no, w tej dobie w ogóle, do której my zmierzamy niestety tego, że teraz bardzo ciężko będzie mieć coś na własność, no bo jak mamy coś na własność, to możemy być bardziej niezależni, a dąży to do tego, żebyśmy upadli w konsumpcjonizm, wypożyczali, wynajmowali mieszkanie, wypożyczali auta i zapętlali się w taką spiralę sztuczną, to jest taki ostatni bastion chyba wolności, te kryptowaluty, jak teraz tak patrzę i taki moment, gdzie można naprawdę w niedługim okresie czasu zarobić fajną kwotę pieniędzy. Ja takie trochę śmieję, jak o tym mówię, bo kiedyś chyba u Ciebie na Twitterze, który napisałeś, tak wyczytałem, tylko popraw, jeżeli się mylę, że najlepsza strategia w ogóle na inwestowanie w kryptowaluty to kupić, nie wiem, poczekać 3 lata i sprzedać. Jak to jest z tą strategią? Tak, coś takiego chyba było. Tak. Zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiedzieć, bo to, co powiedziałeś, jest świetne i chciałbym tutaj dopowiedzieć taką myśl, która ostatnio też wpadła mi do głowy, że zobacz, jak osoby zaangażowane w ten rynek przez ostatnie lata, jaką w tym momencie mamy ogromną dźwignię do tego, aby inwestować w tym naszym tradycyjnym świecie. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że cała gospodarka no, ma ciężki okres i jakby dużo jest okazji na rynku i my przez ostatni rok, półtorej tak naprawdę na tym rynku kryptowalut to było Eldorado, można było naprawdę zarobić bardzo duże pieniądze i teraz to, co ja też chcę uświadomić osobom, to nie chodzi o to, żeby się nie zamykać tylko i wyłącznie na ten kryptoświat, nie? Chodzi o to, żeby zacząć dostrzegać i przerzucać gdzieś te zyski, też te faktyczne aktywa, bo prawdopodobnie nigdy już w historii, tak myślę, nigdy w historii nie będzie tak dobrego przeliczniku, wiesz, z naszego cyfrowego świata do tego prawdziwego, że w tym momencie ten risk reward i tak dalej jest super, super pozytywny dla tych osób, które zaczęły gdzieś tam rok, nawet półtorej roku temu i są zaangażowane w ten rynek, więc to chciałem dopowiedzieć do tego wszystkiego. A w tym momencie powtórz proszę pytanie odnośnie, odnośnie tej strategii, tak. Tak. Ja to napisałem w 2019 roku jakoś na swoim Twitterze, że najlepszą strategią to jest kupić Ledgera, kupić kryptowalutę, przerzucić te kryptowaluty na Ledgera, no i za 2-3 lata po prostu otworzyć. No w tym momencie już jesteśmy po 2 latach, gdzieś 2,5 i tak naprawdę wszystko wskazywało na to, że to jest najlepsza, że to była najlepsza strategia, najlepszy tweet, który ktokolwiek mógł przeczytać i po prostu, wiesz, zastosować do siebie. I dlaczego tak jest? Dlaczego ja to napisałem? Bo to nie jest tylko tak, że ja to napisałem, bo gdzieś tam pomyślałem, że to będzie fajny tweet i że to pójdzie. Ten tweet został napisany po spotkaniu z pewną osobą, która zarobiła bardzo, 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 bardzo duże pieniądze na rynku kryptowalut. Nie chciałbym mówić, jakie dokładnie, ale ta osoba ma taką historię, że zarobiła te środki dlatego, że przez całą hossę i tak naprawdę do teraz nie miała dostępu do swoich środków. Czyli w takiej szczerej rozmowie z tą osobą, ona powiedziała: Kamil, ja bym już kilka razy wcześniej sprzedał. Ja bym sprzedał, ale to, że miałem zablokowane te środki, to, że byłem zmuszony do tego, żeby trzymać, sprawiło, że doszedłem do zysków całkowicie, które mi zmieniły życie. I taka moja sentencja odnośnie tego wszystkiego jest taka, bo poznałem różne historie osób i też historie osób, które miały na przykład bardzo dużo tych eterów w 2017 roku, 2016, sprzedały zbyt wcześnie. Jak na to patrzę, to uważam, że zastosowanie strategii wrzucenia
zbudowania sobie takiej bazy na portfelu kryptowalutowym, wrzucenia tego i trzymania się po prostu tego podejścia, ok, za 2-3 lata dopiero to otwieram, za 2-3 lata obojętnie, co się będzie działo, po prostu zerknę dopiero w ten portfel, może sprawić, że gdzieś tam po prostu się osiągnie znacznie większe zyski. I teraz to, co chcę jeszcze powiedzieć, to ta strategia świetnie działa w momencie nudy, w momencie bessy, w momencie, gdy wszyscy się wyprzedają i są te negatywne emocje, to taka strategia w momencie bessy i otworzenia za 2-3 lata naprawdę fajnie się sprawdza. Ta strategia w tym momencie może się sprawić tak, że za 2-3 lata otworzymy i będzie totalna nuda na rynku i te wyceny będą niżej, ale to pokazuje po prostu to, że jeżeli jesteś w dobrej inwestycji, to czasami lepiej, żebyś nie miał do tego dostępu, bo to jest taki przymusowy hold. I co więcej tutaj jeszcze dodam, powstał taki projekt, faktycznie powstał taki projekt, który zebrał chyba milion, półtora miliona dolarów w ostatnim ICO, który polega na tym, że wysyłasz swoje kryptowaluty do takiego sejfu, hold safe to się nazywa jakoś tak, i ustalasz sobie w kontrakcie, kiedy mają być zwolnione dla ciebie te kryptowaluty. Nikt inny do nich nie ma dostępu, tylko ty z swojego adresu. Wysyłasz i to jest dla ciebie przymusowy hold. Czyli też ktoś wyszedł z tego założenia. Stwórzmy projekt bardzo prosty, bardzo ładny, który po prostu pomoże ludziom holdować, trzymać te kryptowaluty w długim terminie. No właśnie. Dlaczego o tym mówię? Bo nawet ja ostatnio robię tydzień taką analitykę, controlling finansowy różnych aktywów, które mam i ostatnio tak mówię sobie, a zobaczę, jak wygląda taki współczynnik wielokrotności na inwestycji, ile zarobiłem po prostu razy na danej inwestycji. No to wiesz, byłem świadomy pewnych mnożników, tak? No ale niektóre, które się pojawiły, to aż po prostu usiadłem i mówię, wow, nie? W tak niedługim okresie czasu, bo to też okres mniej więcej 3 lat, bo w 2018 roku, tak, 2018, pod koniec 2018 zacząłem budować portfel i tam przez 19 dokupowałem, już musiałbym dokładnie, nie pamiętam, ale jak zobaczyłem na te mnożniki, to mówię, wow. I to, co ty mówiłeś wcześniej, parę zdań wcześniej, również uważam, że no może już nie być tak dobrej okazji do tego, żeby mieć taki duży zwrot z inwestycji, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, bo każda kolejna hosta, no te hosty będą inne moim zdaniem, ze względu chociażby na fazę adopcji, w której będziemy, ze względu na ilość instytucji, które będą inwestować. Teraz widzimy też, jak to wygląda. Ale dobra, przejdźmy może do kolejnych pytań. Tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mógłbym jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć tylko do tego, co powiedziałeś? Jasne. I tylko tak szybko chcę dopowiedzieć tylko dwie rzeczy. Ja uważam, że te następne hosty mogą być inne z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że już zauważam, że te najlepsze deale odnośnie wejścia w jakieś projekty na wczesnych fazach są zarezerwowane dla największych funduszy. I to jest coś, co przekonało mnie w 2016 roku. Co mnie przekonało w 2016 roku do inwestycji w ICO? To, że ja na bardzo wczesnym etapie, jako Kamil Jarząbek, jako szary człowieczek, mogłem wchodzić w fajne projekty na niskich waluacjach. W tym momencie jest tak, że to już powoli nie jest możliwe. Duże fundusze inwestycyjne z tradycyjnego świata wchodzą w ten świat i wykupują najlepsze projekty po niskich waluacjach. I później jest karmienie kaczek. Na czym to polega? Wchodzi ten projekt na giełdę i my już go kupujemy za waluację razy 100, razy 150. No i to mnie wkurza i to pokazuje, że ten rynek się zmienia, że no prawdopodobnie po prostu skończy się era wchodzenia na bardzo niskich waluacjach. Ci najlepsi będą mieli dostęp do tych po prostu rzeczy fajnych cen, a my będziemy znowu karmieni jak na rynku tradycyjnym waluacjami z kosmosu. Nie? Tak, tak, tak. Właśnie też to zauważyłem, że już teraz jest bardzo, bardzo ciężko, tak? Ludzie się zapisują, nie dostają się i też duże rozczarowanie z jednej strony jest, z drugiej strony ci, którzy się załapią, są szczęśliwcami i naprawdę wygrywają jak na loterii wtedy, bo to jest raczej taki pewniak, że to urośnie do fajnych kwot. A powiedz mi jeszcze tak z drugiej strony, bo albo zanim zadam to pytanie, to może jeszcze przejdę do takiej jednej rzeczy. Czy ty będziesz wychodził w momencie, kiedy przyjdzie bessa, w całości z krypto? Czy zostawiasz sobie na przykład, nie wiem, jakąś tam ekspozycję procentową, nie wiem, 10, 15, 20 na to, żeby ona pracowała i już wiesz, to jest taka emerytura, nie? Tak to nazwijmy. Ja nie widzę konieczności wychodzenia z tego kryptoświata całkowicie.
Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, mając odpowiednie jakieś tam doświadczenie i wiedzę, ze stosunkowo małym ryzykiem mogę bezpiecznie pomnażać, jakby wrzucać swoje albo stablecoiny, albo pozycje nawet do 20% rocznie. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że DeFi jest całkowicie otwarte, to jest open source, to jest jak Lego po prostu finansowe. Wszystko ze sobą się składa i dzięki temu mamy dostęp do tak fajnych zwrotów. I tutaj jest ogromna dźwignia w tym momencie, żeby zarabiać na swoich nawet stablecoinach, na swoich pozycjach, na swoich fiatach. I ja się tutaj dobrze czuję, więc w ogóle nie czuję potrzeby wychodzenia z tego rynku. Oczywiście jest ryzyko tak, że nagle Ethereum cały się zawali i wszystkie z tej stablecoiny, wszystko co jest zbudowane, po prostu rozsypie się jak domek z kart, ale no w tym momencie po prostu czuję się jeszcze bezpiecznie z tym, co tutaj jest możliwe, nie? Bo w dobie, gdy w banku nam już powoli zabierają, to jest świat DeFi-owy, wchodzi po prostu i gra gdzieś tutaj naprawdę już coraz bardziej konkretniejszą rolę, nie? A, no właśnie, bo to jest taka rzecz, którą poruszyłeś, o którą też w sumie chciałem zapytać tak pośrednio, bo właśnie to mi się w tobie bardzo mocno spodobało, że ty na pewnym etapie, kiedy ja patrzyłem, wiesz, gdzie tutaj są jeszcze jakie okazje i czy to już jest ten moment, żeby przechodzić z części bitcoinów do altcoinów, to ty wtedy właśnie opowiadałeś o tym, że część już zysków realizujesz i zaczynasz wrzucać właśnie w DeFi na te zwroty, o których mówiłeś. I tak zastanawiam się, bo dla mnie to jest dosyć taka ryzykowna rzecz i jakoś tak wewnętrznie ciężko mi się do tego przekonać. I jakich argumentów byś użył na przykład dla takiej osoby jak ja, która no, wie, że i tak w tym rynku zostanie, ale żeby znalazła taką najlepszą, wiesz, miejsce dla siebie, nie? Co Ciebie przekonuje? Może tak, bo od tego zacznijmy, od tej strony. Ja stosuję kilka takich bezpieczników, takich zasad bezpieczeństwa. Jednym zasadą bezpieczeństwa jest to, że jeżeli wchodzę w stablecoiny, to nigdy nie wchodzę w jednego, tylko przerzucam po tak naprawdę 3, 4, czasami 5, nawet jeżeli dobrze płaci ten jeden, o którym myślę. Więc to jest jedna moja zasada bezpieczeństwa, czyli nie trzymam wszystkich stablecoinów tak naprawdę w jednej pozycji, nie trzymam wszystkich swoich fiatów w jednej pozycji. Druga sprawa jest taka, że uważam, że na tym rynku są bardziej bezpieczne miejsca do pomnażania tych swoich stablecoinów i mniej bezpieczne. No i moja taka strategia polega na tym, że rozrzucam w różne miejsca. Czyli mam trochę Cure Finance, mam trochę w całym ekosystemie Wavesa, mam jeszcze stablecoiny w ekosystemie Terra Money, Anchor Protocol, który w tym momencie 20% rocznie płaci, więc moją strategią jest to, żeby być zdywersyfikowany w różnych miejscach, no i tak naprawdę ze wszystkich z tych koszyków później mi wszystko wpływa w jedno miejsce i to jest mój jakaś taka roczna stopa zwrotu, która mi płaci. Ja się czuję z tym ok, tutaj jeszcze można oczywiście wykorzystywać jakieś ubezpieczenia w swoich pozycji tutaj, żeby jeszcze większą mieć w tym wszystkim bezpieczeństwo, ale żeby była jasność, uważam, że jeżeli, dajmy na to, ktoś wychodzi, szczerze, tak liczba taka, 100 tysięcy dolarów, tak, wyciągasz, chcesz skeszować z rynku, tak, wyciągasz tyle i myślisz o tym, żeby coś wrzucić sobie w DeFi, to uważam, że to nie powinno być znowu 100%, tylko to powinno być gdzieś tam do 50% i podchodzić sobie do tego tak, że jeżeli chcę mieć w DeFi 250 tysięcy dolarów, no to muszę z rynku wyciągnąć 500, tak? Czyli te 250 na zabezpieczenie, 250 wrzucam w DeFi i w taki sposób to według mnie trzeba rozgrywać. Wszystko bardzo eksperymentalne, wszystko bardzo dynamiczne, ale kiedy jak nie teraz? Powstają już w ogóle takie protokoły jak Barn Bridge, który jest protokołem do stokenizowania ryzyka, czyli ten protokół tworzy dla ciebie takie jakby yieldy, czyli tworzy dla ciebie takie produkty finansowe, które polegają na tym, że każdy z nich ma większe, mniejsze ryzyko, no i po prostu w ten sposób też można dywersyfikować swoje stopy zwrotu, czyli wrzucasz sobie taki jeden produkt i on jest odpowiednio zdywersyfikowany w różnych miejscach i zarządzany tak, aby to ryzyko było albo mniejsze, albo większe. Więc tych możliwości w tym DeFi jest mnóstwo. Ja zawsze zalecam rozwagę, zawsze zalecam też nie wchodzenie all in i zalecam eksperymentowanie, bo
tak naprawdę największą kasę się robi na tym, że łączysz kilka protokołów i robisz przepływy po prostu między nimi. No to jest tak zwany yield farming, a to już taka bardziej zaawansowana cena. No właśnie, taka rzecz, w ogóle cały czas jak z tą rozmawiam, to dopisuję pytania. Myślę, że tutaj zaraz będziemy kończyć tą część, ale myślę, że jeszcze nagramy jedną i do czego zmierzam, bo powiedziałeś bardzo fajną rzecz i teraz to, co powiedziałeś, nasuwa mi właśnie na myśl, że ten rynek już jest na tyle kolorowy, na tyle różnorodny, że można naprawdę stosować taką, nazwijmy, quasi-inżynierię finansową do tego, żeby zdywersyfikować nasze działania nawet na ten moment, kiedy po prostu rynek będzie krwawić, gdzie tutaj można skorzystać z innych rozwiązań i można być dalej w rynku, można mieć pozycję w stablecoinach i też czekać na odpowiedni moment, można zostawić niektóre projekty, jak się dobrze w nie powchodziło, bo nie ma to sensu, ale przede wszystkim można, tak jak mówisz, rozważyć tą opcję yield farmingu i to się robi bardzo kolorowe, bo do tej pory trochę było takie czarno-białe, że no była hossa, to wszystko świetnie, była Besson, to ewentualnie tam ekspozycja w Bitcoinie, gdzieś tam w stablach, żeby być i atakować rynek w odpowiednim momencie, a teraz się to robi bardzo kolorowe. Kolejne takie pytanie, które przyszło mi na myśl, bo wczoraj rozmawiałem z Kamilem Gancarzem na ten temat i chciałbym poznać twoje zdanie, czy ty się wynagradzasz za swoje, wiesz, trafne inwestycje, czy masz jakiś taki, wiesz, sposób, że dobra, okej, to wiesz, była dobra inwestycja, realizuję ją, jakiś tam ułamek, załóżmy, tak, część tej kwoty przeznaczam na coś, żeby poczuć to, żeby zobaczyć, że faktycznie to jest coś, wiesz, takiego w cudzysłowie no, realnego, bo bardzo często się pewną część reinwestuje, a resztę też, no, w zależności od tego, jakie ma się predyspozycje, to już różne są cele, ale jak u ciebie to wygląda z tym wynagradzaniem się? U mnie to jest tak jakby trochę inaczej. Ja też rozmawiałem kiedyś o tym z jedną osobą, która bardzo mi pomogła zrozumieć jakby moje podejście do rynku i tak moją taką psychikę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ja podchodzę do rynku. I u mnie jest tak, że dla mnie niezwykle fajnym uczuciem, taką nagrodą jest to, że jeżeli czuję, że wejdę w coś przed rynkiem i to coś, i rynek mi pokazuje za jakiś czas, że miałem rację. I ja w ten sposób na rynku czuję spełnienie i w ten sposób na rynku to jest dla mnie taką ogromną wygraną. I jeżeli chodzi o jakieś takie realizowanie zysków i tak dalej, zawsze lubiłem jakby podróżować. W tym momencie nie jest to za bardzo możliwe, jest to ograniczone, więc podchodzę teraz w tym momencie do tego tak, Kamil, skup się tu i teraz, to jest twój czas. Jeżeli rynek dalej, nadal tak jest, sprawia ci frajdę, to rób wszystko, żeby gdzieś to uczucie tego spełnienia, wygrania w pewnym sensie nad rynkiem było z tobą jak najczęściej. To powoduje, że robię głębszy research, wchodzę w różne relacje i tak dalej. I to jest dla mnie coś takiego, taka nagroda. A jeżeli znowu będziemy w stanie podróżować, jeździć w różne miejsca i tak dalej, to pewnie przyjdzie taki czas, w którym też wynagrodzę się za całą tą pracę, którą przez ostatni rok wykonałem. Ja uważam, że to nagradzanie jest bardzo ważne, ale to nagradzanie dla każdej osoby jest czymś innym, jest jakimś takim innym spełnieniem. No i u mnie to wygląda w taki sposób. Ja buduję swoje bezpieczeństwo poprzez jakieś tam stablecoiny, poprzez rozrzucanie tego w różne miejsca i tak dalej. To jest moja podstawa, która jest taka niezbędna. A jeżeli chodzi o to spełnienie, no tak jak powiedziałem, to jest takie uczucie wygrywania i wyprzedzania rynku. To jest coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego i myślę, że dzięki temu nadal jestem w tym rynku i sprawia mi to po prostu frajdę. Mam bardzo podobne podejście do ciebie, ponieważ ja uważam, że wiesz, życie daje nam pewnego rodzaju okazje, tak zwane takie pięciominutówki i to od nas zależy, ile to 5 minut będzie trwać. Czy będzie faktycznie trwać 5 minut, czy parę lat, czy kilkanaście lat, czy czasami może trwać do końca życia. Dla mnie bardzo dużym plusem jest to, że bardzo mocno dywersyfikuję swoje inwestycje, zresztą ty też, z tego co tam ogólnie wiem, ale taka jedna rzecz, która też ostatnio mi przyszła do głowy, i to jest taka dosyć ciekawa myśl, bo zauważyłem, że bardzo wiele osób, które jest w tym świecie, znaczną część zysków z inwestycji konsumuje. I to jest tak, że nie mają takiej strategii związanej z tym, że dobra, taką część na przykład, nie wiem, wypłacam, niech leży na koncie, załóżmy, tak, ale resztą reinwestuję, tylko dojdą do jakiegoś poziomu, nie wiem, 100-200 miliona, tak, 100-200 tysięcy miliona złotych i mówią, dobra, to mi wystarczy, tak, tak jak gdyby
to coś miało zmienić, a jak się potem zapyta, no dobra, a co z tym milionem chcę zrobić, no to zaczyna się szukanie odpowiedzi w głowie. I jeszcze raz wrócę do tej rozmowy, bo ostatnio, właśnie wczoraj też się z Kamilem Gancarzem rozmawiałem. Kamil Gancarz tak to w swoim stylu powiedział: Daniel, tak się zastanawiałem, czy na przykład nie wybudować, nie kupić domu teraz, ale mówi, nie stać mi na dom na tym etapie, bo wiem, że te pieniądze mogą o wiele lepiej pracować właśnie chociażby w świecie krypto, nie? I to była taka ciekawa rzecz, gdzie pokazał na przestrzeni pewnego okresu czasu, że zwielokrotnił to o wiele mocniej, teraz miałby dom, no i fajnie, ale i tak mieszka w takim miejscu, że nie narzeka, a pewne rzeczy mogą po prostu poczekać do pewnego poziomu. Ja chociażby tak powiem, bo czasem niektórzy do mnie mówią: Daniel, czemu tak ciśniesz w tym temacie krypto, przecież no co te 50-100 tysięcy do tych zmieni? Ja mówię: słuchaj, no dla mnie właśnie to jest to, że to nie chodzi o pieniądze, tak, bo to, co ja chcę zrobić, jeżeli ja chcę zmienić system edukacji dla dzieciaków w tym kraju, żeby rosło silne, mądre społeczeństwo, które będzie potrafiło się ze sobą komunikować, będzie potrafiło zadbać o emocje, o drugiego człowieka, będzie miało inteligencję finansową, będzie miało wiedzę na temat zdrowia i wielu innych rzeczy, to są kwoty po prostu aż nienormalne, tak? O których się myśli. To te 50-100 czy milion złotych więcej w tą czy w tą nie zrobi, a mam o wiele lepsze, znaczy wyższe cele. Ale to jest taka ciekawa pułapka właśnie, którą zauważyłem, jeżeli chodzi o inwestorów, albo inwestorzy, którzy mówią, że dobra, no to jak urośnie do 100 tysięcy, to wychodzę, nie patrząc w ogóle na poziomie Bitcoina, to co się może wydarzyć, tylko przy 100 tysiącach złotych z inwestycji mi wychodzi. Taki moment, że powinien wyjść. Powiedz mi, jaką ty widzisz na tym etapie taką największą pułapkę dla nowych inwestorów? Bo dużo osób do ciebie pisze zapewne, wiele osób komentuje twoje filmy i jedna taka rzecz, którą zauważasz, coś, przed czym moglibyśmy przestrzec, tak? No bardziej ty ze swojej strony, jakiś taki błąd, który jest powtarzany. Zamykanie swojego myślenia na to, że hossa skończy się idealnie w jakimś momencie, że ty, rozumiesz? Zauważyłem taką pułapkę tego, że narracja odnośnie hossa kończy się pod koniec tego roku jest już tak mocna, że ludzie po prostu pisząc do mnie maile zakładają: Kamil, ta hossa prawdopodobnie skończy się pod koniec tego roku. Powiedz mi w tym momencie o jakichś altcoinach, które i tak dalej, nie? Chodzi mi o to, że zaczynają zdanie, zaczynają swoje wywody od twierdzenia, które może się okazać całkowicie błędne. Rozumiesz, co chodzi? I według mnie największą pułapką jest to, że wszyscy szukają potwierdzenia tego, kiedy wychodzić na zewnątrz, a nikt nie zastanawia się nad tym, okej, co ja mam w tym momencie, ile to faktycznie jest, czy jednak nie powinienem już części realizować zysku. Mało kto w ogóle czyta historię, to znaczy chodzi mi o taką historię tych różnych cykli, tych bardzo dynamicznych. To jest taka największa pułapka i według mnie to gubi. Ja moje jest takie złota myśl, twierdzenie, które zawsze powtarzam: nikt nie wyjdzie z tego rynku w 100% zadowolony. Jeżeli masz taką postawę, to po prostu zaczynasz mocniej zwracać uwagę na to, czy ja jestem przygotowany na to, że to wszystko może się skończyć za tydzień. Nie? Największe historie, które usłyszałem, kończyły się jakby... Wszystko, podstawa była taka, że w pewnym momencie albo ktoś już myślał, że okej, już tak długo lecimy w górę, że to już nigdy się nie skończy, więc nadal. I pewnie pamiętasz w 2017 roku, gdy przebiliśmy 10 tysięcy na Bitcoinie, 10 tysięcy dolarów, ile osób mówiło wtedy, że to jest szczyt, ile osób tak, po prostu tak powtarzało: 10 tysięcy dolarów na Bitcoinie nie zostanie przebite, bo to jest największa fundamentalna taka bariera psychologiczna, zostało przebite. I znam osoby, które po 12, 13 dokupowały i po 17, 18 mówił: kurwa, 10 tysięcy przebiliśmy, no to już nigdy nie spadnie, nie? Jakby chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że rynek zawsze pisze jakby swoją historię i jest w stanie nas każdego wynikać, więc ja uważam, że zerknięcie w siebie, zerknięcie w to, ile ja faktycznie już zarobiłem, jakby też takie wiesz, podejście od strony takiego, żeby to sobie poukładać tak: okej, okay, ile ja musiałbym na to pracować w tym świecie tradycyjnym, nie? Tak. To tak, jakby to dochodzi do momentu, to w pewnym momencie uświadamiasz sobie: stary,
Zarobiłem już tak dużo, że może jednak powinienem już część wypłacić, zabezpieczyć się. I najbardziej takie, według mnie, największe błędy popełniają osoby, które przechodzą zero-jedynkowo do rynku, czyli wypłacam wszystko albo zostaję all in w rynku. Jakby zauważyłem, że mało jest złotego środka, czyli ok, wypłacę sobie w tym momencie 30%, a resztę zostawię i poczekam na jakiś sygnał z rynku, nie? Dlatego ja to o tym tak dużo mówię, bo według mnie mindset zgubi największą ilość osób, to złe nastawienie. I to nie chodzi o strategię, to chodzi o mindset, nie? No właśnie, poruszyli bardzo ważną rzecz. Ja też właśnie w tą stronę będę szedł, będę też nagrywać filmy na kanał Instytutu, ale też będziemy uzupełniać szkolenia o tą część mindsetową, bo widzę, że tego bardzo mocno brakuje. I wiesz, co jest piękne, jak rozmawiam z Tobą, z Kamilem, z Filem, z Radkiem Rygielskim, z Traderem, z innymi osobami, które są na rynku już odpowiedni okres czasu i przeszły przez te momenty, kiedy było dobrze, kiedy było źle, powyciągały wnioski, to, że bije taka dojrzałość. To jest coś niesamowitego i tutaj też apeluję, żeby właśnie widzowie korzystali i też patrzyli tak trochę, zdysocjowali się czasami, patrzyli na to, co między słowami też wynika, nie tylko z tej treści, która jest przekazywana, ale z tej części niewerbalnej, bo to jest właśnie też bardzo ważne, że macie tutaj doświadczonych naprawdę inwestorów, którzy nogi połamali, zęby zjedli na tym i to jest wiedza no, taka kluczowa, którą warto wykorzystywać. Kamilu, widzę, że minęło nam pół godziny. Ja bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że 29 obowiązkowo ze wszystkimi Wami, tak, z Tobą też widzimy się na drugim kongresie niezależnych inwestorów. Jest to darmowy cykl konferencji. Naszym gościem specjalnym 29 będzie ten oto jegomość, czyli Kamil Jarząbek. Kamilu, wielka piątka dla Ciebie, dziękuję Ci bardzo. No i co, my chyba zaraz zapraszamy na drugą część w takim razie. Tak, zapraszamy na drugą część. Dzięki bardzo, Daniel, za ciekawą rozmowę. Dziękuję. Cześć.